Dobra. 3, 4. Milu, widzę, że się ucieszył, że startuje. Bardzo dobrze. Trzymaj Majka. I losuj temat. Człowiek bez twarzy. Człowiek bez twarzy, to twój temat. Twarz. Pamiętajcie, 3 wejścia. Jedno na temat i 2 bez tematu. Po minutę. Wow, wow, no i łapy w górę. Okej, okej, okej. Wow, wow, wow. Jaki człowiek i tak to czuje. On po tej walce to będzie kurwa wymarły gatunek. Kiedy gramy wersik tłusty, ten debil nawet nie przeszedł ewolucji. Wiecie czemu jest jeździec bez głowy? Jadę z fankiem, kiedyś na niego postawił bankę. Jadę ziom na scenie, na niego paki nie postawi nawet więzienie. I to jest grane, jak wchodzę teraz w pracy. Wiadomo, że to jest teraz człowiek bez twarzy. Jeszcze raz dobra i wchodzi, traci rap. Ale po bitwie ze mną, kurwa, tracisz twarz. I to jest grane, jak wchodzę teraz w głaźnie. Szykuję formę na WBW-15. I to jest, kurwa, głupia pała. Do tego czasu, kurwo, nie wyjdziesz ze szpitala. I to jest proste, jak wchodzę teraz rozkaz. Padam, cisnę tego chłopca, to nie szpital. Ja graję tu na majku, w nim pielęgniarka nie zaszczepiła dobrego freestylu. I to jest proste, jadę z wersem. Ja mam dzisiaj tu szczepionkę na szyderce. Jaka twarz i jadę, brat. On jest tak chujowy, że każdy robi facepalm. I jedna chwila, a kiedy gramy, no to palma mi dziś nie odbiła. I to jest zmiana. Proste. Majka przejmuje szyderce i losuje temat. Himalaje! Jedzie. Yo! Dobra, dobra. Yo! Dajcie łapy w górę, bo już jestem śpiący, jechałem tu 12,5 godziny, ale damy ogień. Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! Jaki facepalm! Jadę na bit, ja zbijam kokosy, a ty prostujesz banany. Więc padam tutaj, jadę cwela. W tej bitwie wyjdziesz z twarzą gorzej od VNM-a. I wiesz, że kiedy wpadam, jadę cwela. Wyglądasz, jakby popek ci odjebał Facebookera. I wiesz, jak patrzę na twoją jabłkę, to najładniej wyglądasz w kominiarce. I wiesz, że jak tu wpadam, powiem tobie gruro, jak Himalaje, bo zawsze jestem górą. Popatrzcie na Mila, co za brzydal. Jest tak brzydki, że nie leci na niego nawet lawina. I wiesz, jadę kurwa tego łaczka. Rozpierdolę cię nawet po 10 tatrach. A twoja niunia, weź to ujmij. Ma kurwa więcej klientów niż grupówki. I wiesz, powiem tobie dalej. Wszystkie twoje partnerki seksualne są zakopane. Jeśli o to chodzi, jadę na bity. Walczę z tobą, jestem górą, ale nie ma się czym szydzić. I wiesz, że powiem tobie mało. A w łóżku wybuchasz rzadziej niż Kilimandżaro. Dobra, wejścia bez tematu, DJ Serio, dawaj beat. Wow. Czy ja powiedziałem łapy w dół? Łapy wow, wow, w górę. Jestem jak Adam Małysz i to jest dobra bania, bo jedną bułę dziwko zdejmę ci banana. I co jest grane, Radek w kurwi, twoja niunia mi banana obiera ze skórki. I to jest proste, jak wchodzę, daję z braga. Nawet banan przed nim się nie rozkłada. I co jest grane, jadę pało, twoja niunia wieczorami kurwa stawia mi namiot. Wiesz, że teraz kurwa jadę, ziomek, to nie namiot, ale w tą dziwkę bijam tu kołek. I to jest proste, i te cisne cwela, zdobywam Himalaje, jak Jasiek Mela. I to jest proste, jak bijam ziomek, on mele zapraszał na gry zręcznościowe. I to jest proste z wersem, a walka ze mną dziwko jest ci nie na rękę. I to jest proste, jak wchodzę tutaj ziom, jemu mela kurwa dawał pomocną dłoń. I to jest chwila. Wiadomo, że jej kurwa nie utrzymał. Jego niunia jest płaska, ziomek, więc szczytuje tylko na ściance treningowej. A, zmiana! Okej.
Jak ty się kurwa ubrałeś, leszczu? Ja się kmelam, to ci sprzedawał ciuchy z second handu. Więc zostałeś tutaj rozjebany. A póki co tu wpadam i uderzam na membrany. Co do banana, pojadę na te mikrofony. A ty dzisiaj wszystko przejebałeś, bananowcu pierdolony. Wiesz, pojadę pięknie tu na bitach, bo przy tym bananowcu się czuję jak Chiquita. Ty chciałeś skórkę ściągnąć i to jest kiepskie. Nie ściągniesz skórki, bo masz tulejkę. I wiesz, że wpadam i kurwa nie zamulę. A tam Małysz smoki mnie w kryształową kulę. I wiesz, że jak to wpadam, jadę tego cwela. On myślał, że Piotrek Żyła to sobowtór Pejtera. Więc tu wpadam i nacieram. I póki co tu wpadam i rozkręcam ten melarz. Jak Piotrek Żyła usłyszał, ile pan trzyma moje wejście, powiedział, hehe, myślałem, że więcej nie będzie. Wow, miałeś jeszcze 5 sekund, okay. Zaraz zmiana. DJ Serio, puszczaj beat. Banany. Łapy w górę. Znacie ten numer, to jest kurwa klasa. Na bitwę pierdoliła się kiełbasa. I to jest opcja kurwa grana. Wchodzę wesele kochana. Miałem jego dupę wcześniej, ziom na pewni. Masz dupeczkę z drugiej ręki. I to jest proste, jadę spoko. Pokażę prawdę takim ćwoką. Jaki banan, jadę spoko. Jest takim pustakiem, że w głowie nagrywamy I mean love w koko. Jedna chwila, uderzam do głowy jak kokaina. I to jest proste, wchodzę ziomek. Ten debil wciąga nawet ścieżki dźwiękowe. I to jest tak, wiadomo, i to jest kurwa rap. On się tak pluje do Majka, jadę raczej. W Majku kurwa, dajcie mu śliniaczek. I to jest proste, tak się plujesz, że zmień ksywkę na beatboxer. I jadę siema, teraz gardło już swoje zdzieram. I to jest proste, ziom na pętli. A gardło twoje niuni jest tak zajechane, że mówią na nią papier ścierny. Zmiana. Ostatnie wejście, półfinała. Yo. Powiem jak wilku w temacie kiełbasy, zjadam durni. Mam oko na skurwieli i orient na parówki. Jeśli o to chodzi, w jednej chwili jaki banan. Ja tu wpadam w jednej chwili, a co do banana. Jesteś tak słabą żdirą, że na tej bitwie byś wpierdolił nawet z mandaryną. I wiesz, że powiem w jednej chwili, między nogami Anny Grodzkiej on szukał brzoskwini. No i co? Wpadam w synku, jadę kurwa flow. A co do skoków? Pojadę teraz w meczu. Jego dupa jak pierwsza seria, bo wchodzi 50. I jadę tak i wpadam, zawsze wrzucam dobry rap. Popatrzcie na niego, co to jest kurwa za debil. Jego kutas jest krótszy od skoków Roberta Matei. Jadę tak i przy okazji rzucam dobry rap. A ty ze mną wygrasz na bicie, jak Robert Mateja otworzy linie lotnicze. No i co jest kurwo? Przy okazji wpadam, no i jest ci smutno. I wiesz, że jadę, to jest chłopca. Z tobą więc nawet Adam Małysz nie zjara wąsa. Ho! Było po 3 wejścia, było po 3 wejścia. Ale to było dobre. Ale. Jest dobrze w koń. Jak jest? Jest dobrze w koń. Właśnie tak. Czy tę walkę wygrał Milu? Tę walkę wygrał Szyderca. Czy tę walkę wygrał Milu? Czy tę walkę wygrał Szyderca? A wy jak myślicie w ogóle? Dobra, bez pierdolenia, jak dla mnie Szyderca. Póki co, to jest koniec.